Pierwsze półrocze było półroczem bardzo trudnym, jeśli chodzi o warunki rynkowe dla spółki Ursus, ponieważ nasze przychody były oparte o rynek krajowy, który jest najgorszym rynkiem od 10 lat. Mimo wszystko podwoiliśmy udziały w rynku, przychody spadły o 20%, ale cały czas na nadrzu mamy bardzo dobre perspektywy. Kontrakt w Tanzanii na 55 milionów dolarów, kolejne zbliżające się realizacje w Unii Europejskiej. Jestem pełen optymizmu, zwłaszcza że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od stycznia rozpoczyna dystrybucję środków na zakup maszyn. Przede wszystkim przesunięcie się realizacji kontraktu tanzańskiego. Planowaliśmy rozpocząć realizację w pierwszym półroczu, aczkolwiek rząd tanzański podjął decyzję o zmianie partnera. Wszystkie procedury przeciągały się w czasie, ale już jesteśmy na ten moment po nich wszystkich i właśnie zaczynamy dostawy. Jeśli chodzi o rynek krajowy, no to przede wszystkim brak dopłat był determinantą, jeśli chodzi o wyniki sprzedaży.